Godziny wczesnoporanne, ty jeszcze o tym nie wiesz, ale on się zbliża. Powoli, powoli się wyłania, wyłania się z twojego umysłu ten potwór. Potwór zwany, że dziś się obudzisz i będziesz wiedział, że dziś mi się już nic nie chce. Każdy pewnie nieraz to przerabiał, że budzi się, tutaj słyszy budzik, ale klika kolejne 15 minut. I tak kolejne 15, kolejne 15 i w końcu z godziny 6 robi się na przykład godzina 7 i trzeba wstawać, szybko lecieć do pracy. Nawet pewnie nie zauważyłeś, ale potwór przejął nad tobą kontrolę, bo nie chciało ci się wstać. Koniec końców i tak musisz wstać, ale budzisz się z przeświadczeniem, że dziś mi się już nic nie chce. Istnieje też drugi przypadek, dość powszechny. Budzisz się, wszystko jest w porządku, ale co robisz pierwsze? Pierwsze to jest właśnie to. Bierzesz telefon do ręki i przeglądasz sobie śmiało social media, odpisujesz na fajne obrazki, przeglądasz Facebooka, Instagrama, Twittera, LinkedIna, maila i wiele, wiele innych aplikacji, a tak naprawdę powinieneś już wstawać do pracy. Historia kończy się podobnie, patrzysz kątem oka na zegarek, a tu już ta godzina i jesteś bardzo spóźniony i rachu ciachu wyskakujesz z łóżka i lecisz do swoich zajęć. W obu tych historiach dopadł cię potwór, dzisiaj mi się nic nie chce. W jednym ci się nie chciało wstać, a w drugim praktycznie stałeś, ale nadal nic się nie chciało, bo przeglądałeś social media. A ja dzisiaj pokażę ci 5 sposobów, dzięki którym postaramy się zwalczyć tego potwora. A przynajmniej ja staram się z nim walczyć i pokażę ci jak. A więc dzisiaj pokażę ci 5 sposobów na to, jak zwalczać tego potwora wewnętrznego, który mówi ci: dzisiaj mi się nic nie chce. W zasadzie to pierwszy i drugi punkt ze sobą się wiążą, ponieważ będzie to praca nad twoim umysłem. A więc pierwszy punkt to książki. Tak jest, mój drogi, dobrze wywnioskowałeś. A więc zapraszam cię, pokażę ci 3 książki, dzięki którym zmienisz troszeczkę swoje nastawienie i będziesz starał się wypędzać swojego umysłu tego potwora: dziś mi się nie chce. A więc jak wiesz lub też nie, mam swojego bloga, którego prowadzę regularnie lub też mniej, i mam tutaj wypisane książki. I przejdźmy sobie do książki numer 1. Będzie to książka w 2017 roku, którą czytałem, i będzie to Brian Tracy, Zjedz tą żabę. Zacznij od tej książki, naprawdę dużo ci wniesie. Drugą książkę, jaką ci polecam, to jest całkiem niedaleko, bo jest z numerkiem 8 i jest to Charles Duhigg. Nie wiem, jak się to czyta, być może poprawnie przeczytałem, być może nie. Siła nawyku. I ostatnia książka, mój drogi, to jest numer 14, Filozofia Kaizen, Małymi krokami ku doskonałości. Ona ci też pomoże dużo zrozumieć, co za chwileczkę ci wytłumaczę. Natomiast drugi punkt to jest... Tak jest, praca nad własnym umysłem. Jak przeczytasz te książki, to zrozumiesz pewne zależności i to, że dobrze jest sobie mówić, że nam się chce. Tak, aby naszą świadomość i podświadomość nastawiać się na te dobre tory i cały czas sobie powtarzać, że nam się chce. Nie zaczynać dnia od nam, że się nam nie chce, tylko właśnie, że nam się chce. Jak pada deszcz, wieje wiatr i masz zrobić trening, to od samego rana, jak się budzisz, to mówisz sobie: idę, zrobię to, i całkiem inaczej się czujesz na tym treningu. Także praca nad własnym umysłem, między innymi czytając te 3 książki, które ci poleciłem, dadzą naprawdę dobre efekty w krótszym czy też troszeczkę dłuższym czasie. Trochę brzmi jak coach. Kto by pomyślał? Trzeci punkt to... Tak jest, otoczenie. Zadbaj o otoczenie i o to, jak śpisz. Nie miej w pokoju telewizora ani innych dziwnych światełek, lampek, które ci gdzieś tam z boku świecą, bo mogą cię podczas snu rozpraszać. Telefon też raczej trzymaj z daleka i miej go zazwyczaj wyłączony, tak aby powiadomienia cię nie budziły ani nie przebudzały. Numer 4.
Uprawiaj sport, ponieważ natlenienie naszego organizmu, jak i mózgu daje fenomenalne rezultaty, endorfiny i te inne sprawy sprawią, że naprawdę będzie ci się lepiej myślało i funkcjonowało za dnia. Także sport, ważna sprawa, miej to na uwadze, aby walczyć tego wewnętrznego potwora. Dziś mi się nie chce. Numer 5, moi drodzy, numerem 5 jest Kaizen. To jest metoda małych kroków z książki, którą ci policzyłem w pierwszym punkcie. Dowiesz się, jak tą metodę stosować. To jest po prostu nic innego jak rozbijanie dużych celów, dużych zadań na mniejsze zadania, tak aby nam było je łatwiej realizować. I jeszcze jeden taki tips, jeśli masz coś niewielkiego do zrobienia, to nie odkładaj tego na później, bo potem się robi wielki stos. Czyli pewne rzeczy, które możesz zrobić do 15 minut, najlepiej usiąść i zrobić je od razu, a te wszelkie, które wiesz, że będą ci zajmować godzinę, czy nawet i cały dzień, po prostu rozbij na mniejsze partie i zajmij się kawałkiem po kawałku, a potem się okaże, że całość została wykonana. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, bo czasami zdarza się tak, że masz cały tydzień zawalony pracą i cały tydzień jest normalnie saks. Nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale zwyczajnie do dupy. I ja robię czasami tak, że siadam w niedzielę i nic nie robię. Totalnie nic nie robię. Po prostu włączam Netflixa, włączam zaległe rzeczy z tygodnia, gdzie nie miałem czasu zrobić i totalnie się relaksuję. I jestem w stanie po takim jednym dniu totalnego relaksu w poniedziałek usiąść ze zdwojoną siłą i chce mi się. I wtedy naprawdę mi się chce, bo totalnie odpocząłem. Czyli odpoczynek jest równie ważny, jak i ważny jest sen, jak i ważny jest sport, jak i ważne jest nastawienie naszej głowy, aby myśleć pozytywnie za każdym razem i wmawiać sobie nawet pomimo, że nam się nie chce, właśnie, że nam się chce, bo z czasem zrobi się z tego nawyk i nasz umysł już będzie podpowiadał, że nam się chce. I jeszcze jeden dodatkowy ekstra tips. Kiedyś mówiłem, że fajnie jest pisać to, co się robi, czyli wziąć kartkę papieru i wypisywać rzeczy, które się danego dnia zrobiło, żeby mieć pewien rekonesans, co się wykonało. Ja to ostatnio zamieniłem na wersję cyfrową. Myślałem, że to się nie przyjmie, ale jednak przyjęło się i używam sobie do tego OneNote'a. Wygląda to w ten sposób, że zwyczajnie mam tutaj zrobione daty, tak, i po kolei sobie wypisuję, co tam dzisiaj robiłem, tak jak publikacje na social media z artykułów z blogów, zlecenia kilku ofert, recenzja filmu, vlog, kilka wypunktowanych rzeczy, montaż vloga, publikowanie vloga i tak dalej, i tak dalej. Także to też jest dobra metoda, aby właśnie walczyć z tym, że dzisiaj mi się nie chce. A potem na koniec dnia sprawdzasz taką listę i mówisz, całkiem dzisiaj nieźle i dużo zrobiłem. A więc dla przypomnienia, książki, praca nad umysłem, otoczenie, czyli to jak śpimy, sport i metoda małych kroków, czyli Kaizen. To wszystko pozwoli ci powoli, powoli zwalczać tego potwora, jakim jest, dzisiaj mi się nie chce. A cały materiał dla was przygotował nie kto inny jak Marcin, bo oglądasz vloga właśnie mojego. Pamiętaj o subskrypcji, o uderzeniu w dzwon, aby ci przychodziły powiadomienia. Zostaw komentarz, jeśli masz jakieś swoje metody, aby walczyć z tym potworem. Dzisiaj mi się nie chce. I do zobaczenia, jak zawsze, za tydzień. Tak, za tydzień. Póki jest zimno i pada śnieg, to za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Co było dalej?